Ślusarz otwiera drzwi. Kret robi podkop do skarbca. Sprzątacz ogłusza strażników, a haker wyłącza systemy zabezpieczeń. To wspaniałe, kiedy skok idzie zgodnie z planem, a nasza szajka wychodzi niepostrzeżenie, wsiada do samochodu i odjeżdża z forsą. Takie Ocean's Eleven. Aczkolwiek w Monako często wygląda to trochę bardziej jak włam z gangu Olsena. Albo nawet scena pościgu z Benny Hilla. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas i opowiem wam o co biega w Monako, grze wydanej na komputery osobiste i Xboxa 360. Monako to kooperacyjna, niezależna gra o skokach i włamaniach. Można grać w nią w pojedynkę i wtedy staje się względnie zwykłą skradanką z widokiem z góry, ale najwięcej radochy daje w kilka osób, najlepiej cztery. Pomimo widoku z góry, każdy gracz widzi tylko to, co jego postać. Zastosowano tu system pola widzenia przypominający trochę rozwiązania rodem z Noxa albo sięgając do nowszych tytułów Teleglitch. Każdy gracz wybiera jedną z ośmiu postaci. Mamy ślusarza, który szybciej otwiera drzwi, kreta rozwalającego ściany, sprzątacza ogłuszającego strażników, dżentelmena chronionego przez przebranie, wypatrywacza widzącego wrogów przez ściany, rudą zdolną omotać przeciwnika, hakera rozbrajającego systemy zabezpieczeń i kieszonkowca, który ma ze sobą małpkę, zbierającą pieniądze. Żadna klasa nie jest konieczna do wykonania zadania, ale każda otwiera pewne drogi działania. I to, co robi w Monako wrażenie, to właśnie kooperacja. Bo tutaj naprawdę opłaca się ściśle współpracować. To nie jedna z tych gier, w których każdy biega sobie i tylko czasem wskrzesi poległego kumpla. Chociaż i tutaj nie brakuje reanimowania kolorowych szkielecików, którym podczas ratowania wkładamy jelita do klatki piersiowej. A przynajmniej tak sugerują towarzyszące wskrzeszaniu dźwięki. Tutaj kooperacja to wyłączanie alarmów i inne formy otwierania dróg dla innych graczy, aby mogli zrobić swoje. Jeśli wszyscy skoordynują swoje działania, to akcja naprawdę może wyglądać jak skok z Ocean's Eleven czy innego wabanku. Z tym, że przy czterech graczach rzadko się to udaje. Wystarczy jeden błąd, uruchamia się alarm i zaczyna się chaotyczna bieganina kurczaków z pourywanymi głowami, chowanie się w szybach wentylacyjnych i klombach kwiatków. A gdy wszystko się uspokoi, pozostali przy życiu próbują zakraść się do ciał poległych i pozbierać ich wnętrzności. I Monako naprawdę jest świetne, szalenie grywalne, niezależnie od sytuacji, bo o ile udane akcje dają dużo satysfakcji, o tyle wpadki w stylu gangu Olsena generują masę śmiechu. Cieszy też humorystyczna, prezentowana w dialogach przed misjami fabuła, świetne udźwiękowienie pełne jazzowych podkładów i operujących komiczną francuszczyzną strażników. Jeśli miałbym mieć jakąkolwiek uwagę krytyczną wobec Monako, to dotyczyłaby ona nie do końca czytelnej oprawy wizualnej, która potrafi być czasem dość myląca i utrudnia odróżnianie od siebie niektórych postaci oraz zaciemnia wszystko nadmiarem kolorowych ikonek. Ale można się do niej dość szybko przyzwyczaić. Czy warto zagrać w Monako? Zdecydowanie tak. Jest to być może bardziej skradana zręcznościówka kooperacyjna niż symulator pieniężnych skoków, bo brakuje tu fazy planowania, akcja bywa szybka i chaotyczna, ale pokłady grywalności są naprawdę pokaźne. Udanego wynoszenia zawartości skarbców za plecami czujnych strażników. Game on! Uciec? Chyba tak mi się wydaje. Chyba tak, tylko nie bardzo wiem gdzie uciec. Oh fuck. Kłas stracił trzy pucharki, nie żebym coś mówił. A kysz, wolno od moich pucharków. O, ktoś ma komplet i ucieka. O. To było strasznie miłe. A, z shotguna nie da się. Jeszcze powinno być blokowanie ciałem, bo... Boże. Tylko pytanie, gdzie się ucieka? Nie, nie uciekniesz. Nie mam naboi. Jezu, ile to trwa. Jezu. Ha! Nie! Ja. To znaczy, że najbardziej nie masz skrupułów z naszej... Tak, tak właśnie. Człowiekiem. Tak, jestem złym człowiekiem. Bardziej zły. Hajs się zgadza, Kłas.